Często pytają mnie Państwo, jak ja ćwiczę, dlaczego ćwiczę, po co ćwiczę, co mnie skłania do ćwiczenia, skąd ja mam taką determinację do ćwiczeń itd. Proszę Państwa, ja ćwiczę po to, żeby być zdrowym. Ja swoje przecierpiałem i nie chcę wrócić do tego bólu. To jest jeden temat. Drugi temat, jestem profesjonalistą, jestem fizjoterapeutą, który chce być sprawnym i czynnym zawodowo fizjoterapeutą do co najmniej 100 lat życia. W związku z powyższym muszę dbać o swoją sprawność. Kolejny temat. Przychodzą do mnie pacjenci z najprzeróżniejszymi dolegliwościami. Jedni mają je słabe, drugie mają większe, ale najczęściej są to pacjenci z bardzo trudnymi dolegliwościami. Są to pacjenci po udarach mózgu, to jest jedna skrajność. Z bolami kręgosłupa, z którymi nikt nie potrafi poradzić, to jest druga skrajność. I trzecia skrajność, nawet akrobaci, sportowcy, tancerze, którzy są dużo sprawniejsi ode mnie w swoich specjalnościach i moim zadaniem jest im pomóc, a nie zaszkodzić. Ja muszę czuć swoje ciało, znać swoje ciało, wiedzieć, jakie ćwiczenia pomagają, jakie szkodzą, znać reakcję mojego organizmu, a przez to reakcję organizmu innego człowieka na dane ćwiczenie. Muszę wiedzieć, jak to ćwiczenie oddziałuje na organizm człowieka. Więc ja jednocześnie ćwiczę, rehabilituję siebie, leczę i się uczę po to, żebym być mistrzem w tym, co robię. Kiedy przychodzę tutaj na salę ćwiczeń, to pytają mnie Państwo, jak siebie rehabilituję. Właśnie w tej chwili chcę to Państwu pokazać. Ja do tego nie potrzebuję nic. Ja swój gabinet mam przygotowany od razu do rehabilitacji i tak jak stoję, w każdej wolnej chwili się rehabilituję. Są to krótkie czasy rehabilitacji, to jest po 5, 10, czasami 15 minut. To jest rehabilitacja przez cały dzień. Natomiast jak ja ćwiczę, ja mam w tej chwili treningi troszeczkę inne niż Państwo. Państwo są na etapie, na razie, ćwiczę. 2 razy w tygodniu po 10 minut i to jest dla Państwa hasło przewodnie. Moje hasło. Ćwiczę 4, 5, 6, czasami 7 razy w tygodniu po 2-3 godziny dziennie. I to jest mój standard życia. Stąd pojawia się moja niesamowita sprawność, możliwości cofania i zatrzymywania procesów starzenia się i wracania do mojej młodości. Jak Państwu wspominałem, od ponad miesiąca boli mnie, to znaczy nie boli, tylko bolał mnie łokieć. Coś sobie zrobiłem, nawet nie wiem kiedy, gdzie i jak. W każdym razie pewnego dnia zaczęło mnie boleć na tym obszarze. Cała ta zewnętrzna część tutaj ręki, ona była mocno napięta. Bardzo mnie bolało przy ruchach takich, przy zginaniu i podciąganiu tutaj ręki do góry. Wykonanie takiego ruchu mycia szczoteczką do zębów to było na początku niemożliwe do wykonania. Napicie się herbaty, czyli wziąć kubek i wypić herbatę, to było niemożliwe do zrobienia. Musiałem brać podpórkę na kubek i pić dwoma rękoma. No i trzeba to było zrehabilitować. Problem jest w łokciu. W związku z powyższym, cały ten obszar łokcia, barku, przedramienia, a nawet dłoni trzeba rozruszać za pomocą odpowiednich ćwiczeń. Tutaj pojawiły się różnego rodzaju dziwaczne skurcze, nie wiadomo gdzie i jakie. Te skurcze trzeba było wykryć, zlikwidować. Ja te kurcze likwiduję w taki sposób, że sobie przychodzę, staję przed lustrem i wykonuję proste ćwiczenia. Stoję w rozkroku i takie ćwiczenie pyk, 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 pyk. Wszystko robię w zakresie bezbólowym. Dzisiaj zakres bezbólowy taki, jaki jest, czyli mogę robić wszystko, na początku nie do końca wszystko, ale dzisiaj zobaczą Państwo, jak łokieć pracuje. Cały czas tutaj wszystkie mięśnie pracują, ale to jest jeden kierunek. Jeden kierunek niewiele da, w związku z powyższym wykonuję drugi kierunek. Ten kierunek również sam niewiele da, potrzeba kolejny kierunek. Staję sobie przed lustrem i ćwiczę. Puszczam sobie muzykę, żeby było weselej, też ćwiczę. Mogę to ćwiczyć do muzyki jako do tła, mogę ćwiczyć bardziej rytmicznie, mogę sobie oplatać tułów, cały czas w różnych kierunkach ten łokieć pracuje.
Mięśnie się rozluźniają. Te, które były ponapinane, one się rozluźniają. Te, które zostały w jakiś sposób uszkodzone, następuje poprawa przepływu krwi, one się po prostu regenerują. Następna sprawa, one powolutku nabierają siły, elastyczności, jeżeli pojawiły się jakieś złe wzorce ruchowe w wyniku urazu. W związku z tym, za pomocą tych prostych ruchów, ja te wzorce powracam na miejsce, tak? Czyli one na miejsce wracają, tak jak było poprzednio. Moje ciało muszę doprowadzić do tego, żeby mnie absolutnie nic nie bolało. I od początku, i powtarzam tak, i tak. Na najprzeróżniejsze sposoby i tak sobie 5, 10, 15 minut robię, kiedy zrobię, kiedy ręce się rozgrzeją, wtedy mam większe możliwości aniżeli Państwo, mam dużo większą wiedzę aniżeli Państwo i fizjoterapeutyczną, i medyczną, i z anatomii, mogę sobie więc pozwolić na ćwiczenia na podwieszkach. Tego Państwo nie mają, ja to mam, więc to jest duży plus dla mnie i trochę czasu spędzam na podwieszkach. Już Państwu pokazuję, jak to robię. Proszę Państwa, ćwiczenia na podwieszkach. Jeżeli chodzi o podwieszki, to są to podwieszki zwykłe, podwieszki rehabilitacyjne. To taka wytarta, to jest pierwsza podwieszka, jaką kupiłem w 2003 roku, kiedy rehabilitowałem swoje kolana. Od tej podwieżki zaczynałem i tak no przez 17 lat ona się troszeczkę starła. Potem jest karabinczyk, sznurek, podwieszenie do sufitu. Ponieważ no ja wykonuję dość zaawansowane rzeczy, w związku z powyższym ten zestaw podwieżek, tutaj są podwójne podwieżki, karabinczyki, sznurek, to wszystko było robione pod kątem takim, żeby słoń tutaj mógł ćwiczyć, żebym ja się nie uszkodził. Więc jeżeli to wytrzyma przeciążenia dla słonia, to tym bardziej wytrzyma przeciążenia dla mnie. I teraz znowu proste ćwiczenia, które wykonuję we wszystkich kierunkach ruchu, zginam łokieć. Zacznę od ruchu po skosie, tak tu. Widzą Państwo, że łokieć się zgina i pracuje. Jest oparcie o podwieżkę, w związku z powyższym ja nie muszę dużo siły używać, praktycznie w ogóle siły się nie używa. Mogę sobie popływać żabką. Mogę sobie wykonać ruchy takie o przód, tył. W ten sposób popracować łokciem i na zmianę podwieżki są doskonałym narzędziem do tego, żeby wykonać stretching z pogłębieniem za pomocą własnego ciała. Ten stretching z pogłębieniem za pomocą własnego ciała zastępuje mi pracę z terapeutą. Po prostu podwieżki służą mi za drugiego fizjoterapeuta. I dzięki temu mogę wykonywać terapię manualną. Jak wykonuję taką terapię manualną? Otóż mam pewien przykurcz tutaj na przedramieniu. W związku z tym opieram się o podwieżki, szukam takiego ułożenia ciała, gdzie mogę rozciągać ten mięsień. Takie ułożenie ciała w tej chwili znalazłem. Widzą Państwo, że mam dziwaczną pozycję i w tym ułożeniu ciała rozciągam napięte struktury mięśni. Mogę to zrobić delikatnie, mogę to zrobić mocniej. Ja to po prostu robię bardzo mocno, czyli tutaj wchodzę na ekstrem. Wytrzymuję pewien czas, powolutku wychodzę z pozycji. To samo mogę zrobić w drugą stronę, na przykład tutaj troszkę z barkiem popracować. To samo z wygiętym łokciem, czyli tutaj porozciągać troszeczkę triceps i mięśnie wokół łokcia. Następnie mogę porozciągać te łokcie w
tej pozycji, ponieważ jest tutaj niewielkie obciążenie, mogę się pobawić tego typu ćwiczeniami, że pozginać łokieć no, z takim częściowym obciążeniem, czyli moim obciążeniem jest tutaj ciało, a ja sobie pracuję. To są tylko niektóre ćwiczenia, ja tych ćwiczeń wykonuję po prostu setki, a nawet tysiące, to jest moja rehabilitacja. Oczywiście tutaj wrócę do tej rehabilitacji 5-10-minutowej, to jest jednorazowo, takie rehabilitacje robię w każdym wolnym czasie, czyli średnio co godzinę, najrzadziej co 2 godziny dziennie. Państwo oczywiście mnie będą pamiętali, może nie z tej rehabilitacji, tylko z tego, że staję na głowie, w związku z powyższym, na zakończenie tego krótkiego pokazu zrobię dla no, moich sympatyków stanie na głowie. Oparcie, wyprostowanie nóg, ponieważ nie jestem rozgrzany, więc zrobię to w ten sposób i z powrotem powrót do pozycji. Tak, w wersji uproszczonej pokazałem Państwu moją własną rehabilitację. Życzę wszystkim zdrowia i radości z uzyskanego zdrowia dzięki ćwiczeniu.